Cześć, zgodnie z obietnicą dzisiaj omówimy sobie pulsometr firmy, której nazwy nie umiem wymówić. Ok, mam nadzieję, że widać, o co chodzi. Dobra. Więc tak, pulsometr dostajemy w dosyć spartańskim opakowaniu. Papier recyklingowy, w środku instrukcja. Więc tak, w jaki sposób używają pulsometru? Bieganie, pływanie i trening siłowy. Podczas pływania mogę powiedzieć tak, 2,5 metra drukowałem i się nic nie dzieje. I zegarek, i opaska wytrzymują, pomiar jest dokładny, nie ma problemu. Natomiast zauważyłem, że w momencie, kiedy skaczemy na główkę do wody, to opaska ma tendencję do zawinięcia się tego na miejsce, gdzie jest bateria, tak, głównej części paska. Ale jednym ruchem odwijamy i pulsometr z powrotem działa. Więc tu nie ma problemu. Jakie są zalety pulsometru? Największą zaletą jest jego funkcjonalność. Jest bardzo prosty, bardzo intuicyjny. Tak naprawdę kilka przycisków i naciśniętych i wszystko działa. Do wszystkich informacji, wszystkich ustawień możemy się dostać. Zresztą jak widać, instrukcji nigdy nie użyłem od niego. Więc tak, na pewno funkcjonalność jest wytrzymały. Ja go mam ładnych kilka miesięcy, rok czasu jeszcze nie, ale już się powoli zbliżam do tego okresu. Wszystko działa, jestem zadowolony. Natomiast co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że brakuje chociażby pomiaru tętna maksymalnego po treningu. Tego tutaj nie uraczymy. Nie ma też również stref. Najbardziej podczas ćwiczeń bolał mnie brak tak, chociażby ustawienia alarmów. Gdzie na jakim poziomie chciałbym utrzymywać to tętno. No więc zmusza to nas do ciągłego patrzenia, gdzie mniej więcej jesteśmy. I po zakończonym treningu też trzeba zobaczyć mniej więcej, jakie to tętno maksymalne nam wyskoczyło. Czy tam no, przed zakończeniem treningu tam chwilę zobaczyć, jakie to tętno jest. Więc pytanie na koniec. Czy pulsometr polecam, czy nie polecam? Polecam, ale przede wszystkim osobom, które dopiero wchodzą w tego typu trening. To znaczy, inaczej, nie trening. Osoby, które wchodzą w trenowanie z pulsometrem. Tak? I to będzie ich pierwszy pulsometr. Podstawowa rzecz, która im pokaże, jak ich ciało reaguje na różne sytuacje podczas treningu fizycznego. Dla osób zaawansowanych no nie polecam, dlatego że tu jest za mało informacji w urządzeniu. Tak? Więc im się nie przyda, będzie to irytujące, że nie pokazuje tego, tamtego, tych danych nie za bardzo można, nie ma ich po treningu. A to już jest ważne, tak? Kiedy trenujemy wyczynowo lub tak amatorsko, ale mocno. Więc dla tych osób ten pulsometr nie będzie dobry. Czyli reasumując, pulsometr jest wytrzymały. Pokazuje podstawowe rzeczy. Ja go używam na co dzień jako zegarka plus trening. Pulsometr działa, nie ma żadnych problemów. Więc tak jak powiedziałem, początkującym osobom i którzy dopiero co wchodzą w temat treningu z pulsometrem polecam. Zaawansowanym zawodnikom nie polecam, którzy raczej powinni korzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań. I tu jeszcze na koniec za sekundę wam pokażę do kamery, jak to działa. Ok? Teraz tak. Chcemy mieć dostęp do daty. Proszę. Data jest. Za chwilę zniknie. Pach, zniknęła. Chcemy uruchomić pulsometr. Szuka. Znalazł. Hop. Tu na potwierdzenie, że się coś pokazuje. Teraz może wzrośnie. Mamy dostęp do godziny. Stoper. Odpalamy stoper. Leci sobie. I teraz jakbym chciał niechcący wyjść z menu, to mi nie pozwoli, tak?
Czyli trening mogę kontynuować. Zobaczmy, bo trochę mi spadł puls. Trochę się poruszam, żeby może coś. O, no, spadło, poszło do góry. Także jak widzicie, pulsomet działa. Ok. Jeśli chcemy po zakończonym treningu, stopujemy czas, trzymamy, hop i wychodzi. Musimy przetrzymać tak długo, dopóki nam nie wyjdzie tutaj do głównego menu. Także dzięki za uwagę i niedługo spotykamy się z kolejnym pulsometrem. Także pozdrawiam, cześć i wesoło się.